Wczorajsze spotkanie autorskie w Bibliotece Miejskiej było wyjątkowe, a publiczność dopisała tak mocno, że musiało się odbyć w plenerze. Sprawczynią tego zainteresowania była Katarzyna Bonda, dziennikarka, scenarzystka, ale przede wszystkim autorka powieści kryminalnych, w tym Krwi w piach, czyli historii o kołobrzeskim tulipanie. Na początku byłam sceptyczna, to było dosyć świeże. Dopiero rok później, pamiętam, ruszył proces i oglądałam na YouTubie, bo one były oficjalne, jakby ujawnione rozprawy, które można było po prostu samodzielnie oglądać i zaczęłam się tym interesować. No a potem pomyślałam sobie, że jakby bardzo rzadko zdarza się taka historia, która jest tak mroczna, tak dojmująca, tak bardzo dobrze ułożona pod względem fabularnym, bo w takim kontekście też patrzyłam na to i od razu wiedziałam, że to będzie powieść. Chciałabym też zaznaczyć, że jakby zbrodnie, czyli te trzy udowodnione przestępstwa, za które został skazany, protoplasta Adama Szulca, czyli bohatera Krwi w piach, no to jest tylko tak jakby odprysk, ponieważ tych przestępstw jest znacznie więcej. Akcja powieści dzieje się jednak w Międzyzdrojach. Dlaczego? O to zapytaliśmy autorkę. Chciałam też ukryć osoby, które były zainfekowane tą sprawą. Rodziny ofiar, wszystkie osoby, które znały. To jest w gruncie rzeczy małe miasto, że wszyscy się znacie. Wydaje mi się, że i tak te osoby bardzo mocno są wiktymizowane i dlatego należy im się pewien rodzaj takiego, może powiedziałabym, spokoju, bo wy i tak wszystko wiecie. Ale ludzie w Polsce nie. W spotkaniu wzięły udział również osoby, które pracowały przy sprawie Mariusza G., a ich postacie są przedstawione w książce. Znałam jedną z ofiar faktycznie, bo przychodziła do nas do redakcji i przynosiła ogłoszenia. I kiedy zaginęła, interesowałam się po prostu Anetką. Ale kiedy dzwoniłam na policję, bo to mijały miesiące i nie było, to słyszałam cały czas na komendzie tej kołobrzeskiej policji, że no pewnie wyjechała. Na dłuższą rozmowę z autorką i fragmenty ze spotkania zapraszamy w poniedziałek po wydarzeniach dnia.